Witajcie na kanale ZeptoBox. Jestem dziś, bo sam w Szczecinie, no ale jak jesteśmy, bo wy też. No i słuchajcie, niestety nie miałem ze sobą kamery, ale byłem na Gryfickiej u Mr. Akumulatora. Niestety akurat w tym czasie przyjechała ekipa TVN-u i ja już nie chciałem, bo widziałem, że pan Robert Mazurek tam lata i biega, więc nie chciałem mu przeszkadzać, ale bo zajechałem tam moim autem, które zaraz wam pokażę, bo muszę je dalej naprawiać w trasie, autem zastępczym, które sobie kupiłem, Renault Laguna 2, królowa lawet, jak to się mówi. W każdym razie akumulator tam już był do wymiany, byłem prawie niemalże pewien. No i oczywiście opornice podłączyli. Okazało się, że tak faktycznie jest. No i akumulator poszedł do wymiany. Słuchajcie, nowy akumulator za 400 zł. Jeszcze przy wymianie, słuchajcie, pięknie, no, odkurzaczem odkurzyli tą komorę po akumulatorze i tak dalej, z tych liści, czy tam ewentualnie jakiś drobin. Także duży plus. Specjalnie się nie ujawniałem, nie latałem z kamerami właśnie po to, żeby zobaczyć, jak tam wygląda obsługa i naprawdę, Robercie, muszę ci przyznać, że jest wszystko na najwyższym poziomie. Łącznie z tym, że wspomniałem, że jestem w podróży i że coś mi się dzieje z tryskiwaczami, to twoi pracownicy byli na tyle uprzejmi, nie chcieli zupełnie nic. No aż mi było głupio, bo no na siłę już nie chciałem im wciskać pieniędzy, ale nie chcieli nic. I podłączyli komputer diagnostyczny i odczytali mi kody błędów, sprawdzili, że pojawia się zbyt wysokie ciśnienie na listwie wtryskiwaczy, a ja wiem dlaczego, bo założyłem nowe wtryskiwacze, które nie są nowe, tylko regenerowane, jak się okazało. No i jak zadzwoniłem do pana, co mi sprzedał te wtryskiwacze, to powiedział, no to wystarczy odesłać, jak nie działają. No kurczę, no ale ja wkręcałem nowe i myślałem, że sobie pojeżdża tutaj. Nie za bardzo, no. Przy 3000 obrotów, pyk, samochód gasł. Diesel to jest 1.9 DCI 120 konny. W każdym razie, przebrałem się w brudne ciuchy, to taką koszulkę, którą już ubrudziłem wiele razy. No i zabieram się za naprawę Laguny. Czyli założę z powrotem te stare tryskiwacze. I zobaczymy, jak będzie. Więc takie podkładeczki kupiłem w firmie Autoparts w Szczecinie, bo niestety do wymiany wtrysków potrzebne jest to bezwzględnie. No, cztery wtryskiwacze i je muszę wykręcić i zamontować z powrotem stare. No taka ciekawostka, zobaczymy co i jak pójdzie. Klucz 17 jest potrzebny. Wkręcamy, najpierw popuszczamy, później torksem tutaj te śruby i tyle. Tutaj te przelewowe się odczepia. Oby mi tylko nic nie spadło. Przelewowe i tutaj elektryka mi wtryska. Trzeba też podłączać. Silnik jest niestety rozgrzany. Będzie trudniej wszystko robić. No ale trzeba. A, jeszcze pękło. No tak. Tak to jest, jak się nie odhaczy wcześniej. Teraz z torksem, nawet nie wiem jaki to jest rozmiar, odkręcamy tutaj wtryski. Później już wszystko odkręcamy do końca, żeby nic nam tu nie przeszkadzało. Niektórzy jeszcze też pokazują, że świece żarowe się ta odpina. No i te kable nie przeszkadzają aż tak, żeby to był jakiś problem.
Słuchajcie, i teraz u mnie tutaj już były te wtryskiwacze wcześniej robione, więc one powinny wyjść ręką. Ale normalnie to się bierze klucz, tu się rusza prawo-lewo i one ładnie powinny wyjść z kluczem. A u mnie spróbuję bez klucza. Rozruszacie prawo-lewo i ładnie wychodzą. Nie wiem, jak powinny wyglądać wtryskiwacze. Po prostu nie wiem. Wyjmę je. Wszystko jedno, jaka kolejność. Tamte stare mam spisane. Który był pierwszy, który był drugi. Trzeci i czwarty. Tutaj chyba źle wygląda. Wygląda. Nie znam się. Dosyć czysty ten jest taki. Czyli w sumie ten drugi najgorzej wyglądał. Dwójka. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Z powrotem stare wtryskiwacze sobie założyć i tyle. Słuchajcie, te podkładki, które są tutaj pod wtryskiwaczami, trzeba dawać każdorazowo nowe, żebyście się nie zdziwili. Tu trzeba nowe. Bezwzględnie. Wtedy, żeby nie było przedmuchów. Ja takowy komplet nowych mam. Będę zaraz zakładał. Postaram się troszkę wyczyścić te gniazda, te zaworowe gniazda wtryskiwaczy. Szmatka, klucz taki, który pasuje, który dochodzi do końca. No i właśnie, wszystko leci. I ruszam prawo, lewo. Ten to ewidentnie widać, że lał. To jest prawdopodobnie winowajca. Ale co, jeden tylko wymienię? No chyba, że jeden wymienię. Ale kurczę, mi się nie podoba. Wszystkich pozostałych nie pociekło, tylko z tego pociekło. Muszę założyć stare i tyle. Dodać samochód do mechanika, który kompleksowo to zrobi. Ładnie były zabezpieczone te, co przysłano. Sobie na szczęście poopisywałem ładnie. Nie, że to jest brójeczka. Rymówka się liczy od strony skrzyni. Ponoć. W każdym razie od strony skrzyni numerowane. Tak? Jeżeli to zrobiłem źle, to i tak będzie dobrze. No i po założeniu tutaj kładeczki wkładam. No i firmik zamiast z mestera akumulatora będzie z naprawy. W każdym razie, jeżeli ta podkładka tam wpadnie, to nie ma problemu, ona nigdzie za daleko nam nie poleci. Trzeci. Nie, dobrze spadła. I tak do oporu, tylko koreczki z przelewowych też. No i tyle. I tak cztery i skręcamy. No słuchajcie, będzie tak, że chcę Wam teraz pokazać tylko przy dokręcaniu, takie jak na nie moje zauważone myki, że to jeżeli mamy luźne, jeszcze nie dokręcone, to wtedy w pierwszej kolejności załapujemy, jeszcze nie mamy przykręconych wtryskiwaczy, załapujemy i dokręcamy, tak szczęście wszystkiego. Łatwiej jest, jak jeszcze one się troszeczkę obracają, niż później, jak się już nie obracają. Nie dokręcamy tych
przewodów paliwowych na siłę, przynajmniej ja tak robię, nie wiem czy dobrze czy źle, tak mnie pouczcie. No i teraz oczywiście możemy powkładać te trzymaki razem ze śrubą. Ja to robię oddzielnie, żeby nie pogubić, żeby gdzieś tam nam nie wpadło. Sobie po śrubokręcie, ciach, ciach, ciach. Już mam założone, ustawiam równo na śrubę. I tak wszystkie cztery. I później tylko kosteczki zostaną nam do podłączenia i przelewowe. No i teraz dokręcanie torksem z czuciem wszystkich. Nawet nie wiem jakim momentem trzeba dokręcać, więc dokręcam tu szczuciem, znaczy zaraz będę dociągał. Tylko szczerze mówiąc nie wiem. Niektórzy twierdzą, że 20 Nm, niektórzy, że 80. Nie wiem, po prostu szczuciem to dokręcam, żeby nie odlatywał. Nie przypuszczał wtryskiwacz. Wtryskiwaczy dokręcam te przewody paliwowe wysokociśnieniowe, do których idą z listwy. Ja jeszcze tak posprawdzam. Dobra. Dokręcamy teraz tutaj. Najpierw na samym końcu dopiero na listwie. Nie wiem, czy taka kolejność jest prawidłowa, ale mi się najlepiej sprawdza. Pierwsze odpalenie będzie trudne, no bo wtryskiwacze są puste, bez paliwa. Teraz najważniejsze, żeby mi te sprężynki nigdzie nie uciekły. Zabezpieczające. Niektórzy wkładają po włożeniu tych sprężynek, ale tu bardzo ciężko wchodzi, więc nie chcę kombinować. Wolę włożyć najpierw wężyk, a później zabezpieczenie. O, styknie, wiem, że jest dobrze. I tak pozostało. Ok, mamy wszystko, no to spróbujemy pierwsze odpalenie. Jeszcze widzę, że troszkę oleju napędowego poleciało tu wytrę, żebym się nie dziwił, czy tu cieknie, czy nie cieknie. Dobra, no to idziemy palić. Jakby nawet nie odpalił od razu, to bym się nie dziwił, ale poszedł od razu. Na tych wtryskiwaczach przed muchy jeszcze by trzeba było sprawdzić, ale drżenia się przenoszą na stabilizator kamery.
Okej. Zobaczymy. Czy będzie kopciła. Bo zobaczcie, co się wydarzyło na tamtych wtryskiwaczach. Widzicie tą ciemność? No, się okopciło całe. Taka ciekawostka. Trzeba uciszyć. Nie wiem, co widzicie, a co nie widzicie. Delikatnie kopci, ale dlatego miałem wstryskiwacze wyłączone, żeby właśnie nawet takiego małego dymka nie dawało. Dobra, tyle z tego dobrego. No to wam muszę jeszcze pokazać, bo nie nagrywałem podczas wymieniania akumulatora, wymiany. No, odkurzaczem ładnie tutaj wszystko zostało odkurzone po wyjęciu akumulatora, wszystko przykręcone i mamy datę montażu 7.2022. Fajne. Naklejka też. Koreczki dostępne. Ten R4 to jest akumulator. Powiedziałem, że mają mi sprzedać taki, który polecają. I się nie wstydzą go. No, oczywiście nie obsługiwał mnie pan sam pan Robert, ale to nie ma znaczenia. Obsługa przemiła, przesympatyczna. I pozdrawiam was serdecznie. Oczywiście polecam Mr. Akumulator jako kanał nawet do oglądania. No i tyle. Kończymy. Słuchajcie, tak, gdyby coś, to w przyczepie jeszcze cały czas trzeba trzymać porządek. Wszystko, co się robi. Zrobimy sobie kawkę. Kubeczek trzeba zaraz umyć, tak? Bo jak się zeschnie, to później musimy zużyć dużo wody. Ja tutaj 70 litrów wody mi starcza samemu na kąpanie się rano i wieczorem codziennie. Oczywiście też oszczędnościowo, czyli namydlić się i spłukać później. I to jest taka fajna zapalarka plazmowa. Bardzo polecam. Zrobię sobie teraz obiad w każdym razie. Zapalarkę się ładuje i wożę tutaj powieszoną. Nawet się wyślizgało tu na ścianie, wytarło w tym miejscu trze podczas jazdy, ale to nie ma znaczenia, to już jest ładnych kilka lat i to się ładnie sprawuje. No i właśnie, więc trzeba umyć od razu, no niestety, bo jak się nie umyje, zaschnie, to musimy zużyć za dużo wody. 70 litrów na około 4-5 dni mi starcza. No także wystarczająco to jest, a 2 dni dla 4 osób, jak są dwójka dorosłych i dwójka dzieci. No, to tyle przygód z kampera i z podróży. Także pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj zwiedzam Szczecin. Zobaczymy, co ciekawego nam przyniesie. W ten sposób trzeba myć. Namydlić dobrze, puścić niewielki strumień. Oczywiście teraz myję w kuchni, żeby w łazience wam nie pokazywać. Za mało miejsca tam jest.